Proszę Państwa, wyczerpaliśmy punkt czwarty. Przechodzimy do punktu piątego. Wolne wnioski na piśmie. Odpowiedzi na wcześniejsze wolne wnioski zostały przekazane do stosownych jednostek. Państwo radni, którzy złożyli, dostali te odpowiedzi również, jeżeli one do nas wpłynęły. Na dzisiejszą sesję nikt nie złożył wolnych wniosków. Zamykam punkt piąty, otwieram punkt szósty. Informacje z pracy zarządu. Proszę Państwa, bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim Państwu za to, że wzięliście Państwo udział w dożynkach, które odbyły się w Ruszczy. Dziękuję również wszystkim Państwu, którzy włączyli się w realizację tych dożynek, w pracę związaną z przygotowaniem tego wszystkiego, co podczas dożynek się odbywało. Naprawdę napłynęły tutaj do nas takie bardzo pozytywne informacje od mieszkańców w tej sprawie. Zadowolenia z tego, że te dożynki odbyły się w Ruszczy po tylu latach po raz pierwszy, jak i również z tego, że były one sprawnie i dobrze organizacyjnie przeprowadzone. Chciałbym złożyć podziękowania pani radnej Wiesławie Zboro, członkowi zarządu, jak i również pani Elżbiecie Nitce, przewodniczącej Komisji Kultury, za udział w pracach dożynkowych. Bardzo serdecznie panią dziękuję za to, że zaangażowaliście Pani swój czas w zakresie przygotowania tego święta, które kultywujemy i tradycyjnie przeprowadzamy w naszej dzielnicy. Proszę Państwa, chciałbym również serdecznie podziękować za udział w drugiej naszej imprezie w sportu, który odbył się w tą sobotę, 15 września. Pogoda nam dopisała, obawialiśmy się tego. Tutaj również było bardzo, bardzo wiele osób, które uczestniczyły ze strony mieszkańców, dzieci przede wszystkim, bo dla nich robimy ten dzień sportu, które uczestniczyły w tejże imprezie. Również mamy podziękowania, proszę Państwa, ze strony czynnika, który z nami współpracuje, naszego partnera, czyli Fundacji Matio, która zbiera fundusze na rzecz dzieci chorych na mukowiscydozę. Dostaliśmy podziękowania odnośnie tego, że mogli brać udział w tym przedsięwzięciu i że zebrali środki finansowe, które w jakimś tam zakresie wspomogą ich prace statutowe dotyczące tego, co robią na dzieciach chorych na mukowiscydozę. Ja zachęcam Państwa do odwiedzenia strony fundacji. Tam jest w tym momencie, proszę Państwa, licytacja medalu srebrnej medalistki na rzecz jednego z dzieci, którym opiekuje się fundacja. Każdy środek finansowy jest niezbędny do tego, żeby takim dzieciom, proszę Państwa, pomagać. Leczenie jest bardzo drogie, kuracja jest bardzo droga w tym zakresie. Chciałbym również w tym miejscu podziękować panu Mariuszowi Wodzie, członkowi zarządu, jak i również panu przewodniczącemu Andrzejowi Kowalikowi, przewodniczącemu Komisji Kultury i Sportu, za to, że włączyli się aktywnie i również poświęcili swój czas w zakresie przygotowania dnia sportu. Organizacyjnie też ta impreza przeprowadziła bardzo dobrze pod każdym względem. Tutaj, proszę Państwa, naprawdę też napłynęły już do nas bardzo pozytywne informacje w tym zakresie. Proszę Państwa, ze strony zarządu, tak od tyłu idąc, wczoraj uczestniczyłem w odpuście w Mobile. Następnie, proszę Państwa, odbyło się spotkanie dotyczące spraw związanych z nowym chodnikiem. Będzie ono kontynuowane. Ta sprawa już była przeze mnie wcześniej omawiana w tym zakresie. Również tutaj, proszę Państwa, wnieśliśmy pismo do Zarządu Budynków Komunalnych o wyłączenie lokalu na osiedlu Centrum B po sklepie muzycznym z postępowania przetargowego i skierowania go na przetarg celowy, aby w tym lokalu zaistniała działalność, która powinna odpowiadać zakresowi dotyczącemu aktywizacji życia społecznego mieszkańców Nowej Huty, zadań kulturalnych. Będziemy to w dalszym ciągu kontynuować i przygotowywać się do tego, aby ten lokal w odpowiedni sposób wykorzystany. Państwo radni, członkowie zarządu, czy coś jeszcze do tych spotkań, które żeście odbywali w trakcie? Bardzo proszę pani
Rada, Pan Przewodniczący. Nie widzę. Proszę Państwa, zamykam w takim wypadku punkt dotyczący informacji z prac zarządu, 7 oświadczenia i komunikatów.